Przejdźcie do przodu łaskawie. Znaczy udzielcie na schodkach, bardzo prosimy. Proszę wejść, nie blokują przejście inni. Prosimy przejść do przodu. Tu też jest scena do podparcia, tam też się może zawalić, tak że możemy podbierać. Bardzo prosimy. Do przodu prosimy. I na schodeczki tutaj można usiąść. Wiosna, że tak powiem, rozkwitła. Już bez zbędnych wstępów. Miałem przygotowany oczywiście piękny wstęp dla pana prezesa o suwerenności, o sianie. Prezydencie, ale troszeczkę czasu mamy już mało. Powiem tylko od siebie tyle. Drodzy Państwo, wbrew temu, co się próbuje w mediach zasugerować, te wybory prezydenckie są bardzo ważne. Próbuje się jakoś zrelatywizować w kontekście tych wyborów jesiennych, parlamentarnych, ale silny prezydent w dzisiejszych czasach, w tej sytuacji geopolitycznej jest nam bardzo potrzebny. Proszę Państwa, silny prezydent, tak. Ja rzeczywiście mam zamiar być silnym prezydentem, po prostu zdecydowanym. Ja na pewno były wybory poprzednie prezydenckie, to w drugiej turze mówiłem, że pan Komorowski jest bardzo dobrym prezydentem, jak nie ma żadnych szczególnych problemów, będzie się miło uśmiechnął i tak dalej. Teraz też jak nie będziesz żadnych problemów, to proszę, jakby będziemy mieli panią Ogórek, to każdy by chciał kochać naszego prezydenta i wszystko będzie w najlepszym porządku. Natomiast nadchodzą czasy ciężkie i trzeba będzie pomyśleć o tym, żeby rozwiązać prawdziwe problemy. A sytuacja jest bardzo poważna, ponieważ jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji, bo nie jesteśmy klientem Waszyngtonu w dużej mierze i nasz protektor nas stawia w bardzo ciężkiej sytuacji, próbując zrobić trzecią wojnę światową z powodu Ukrainy i niestety my do tego dokładamy ręki. Teza mojego wykładu w tej dziedzinie będzie taka, że kto głosuje na pana Dudę albo na pana Komorowskiego, ten głosuje za radykalnym zwiększeniem szans na trzecią wojnę. Dlatego to bardzo tylko prezydenta, bo w PRL-u partia kontrolowała służby specjalne, w dużym stopniu przynajmniej, natomiast dzisiaj nikt nie kontroluje służb specjalnych. Musi Państwo wiedzieć, że wprawdzie istnieje w Senacie i w Sejmie istnieją dwie komisje od spraw służb specjalnych, ale żeby być członkiem tej komisji, trzeba dostać certyfikat od służb specjalnych. Także kontrola nad służbami jest żadna. Jedynym człowiekiem, który ma jaką taką kontrolę nad służbami specjalnymi, jest prezydent. Dlatego tego już Państwu nie mówi, ale to jest główny powód, dla którego Ciebie teraz wyłażą ze skóry. Jeszcze 3 minuty temu mówili, że prezydent jest podstawka do żyrandola, a dzisiaj wyłażą ze skóry, żeby tę posadę zdobyć. I z tego sobie zdajmy sprawę. Oprócz tego mamy jeszcze jeden problem zagraniczny. Mianowicie, jak już mówiłem, PO, jak wiadomo, jest partią niemiecką. Mogę Państwu pokazać jak przegląd polityczny, jeszcze organ KRD, pierwozoru, który był finansowany przez otwarcie przez ambasadę Federalnej Niemiec. Jak popierała to zarówno Fundacja Neumanna, Adenauera, jak i Eberta. Jak pani Merkel przyjechała popierać pana Tuska na prezydenta. No to jest, krótko mówiąc, partia niemiecka. Natomiast PiS jest partią amerykańską zdecydowanie i akurat w tej chwili niestety Berlin sekunduje Waszyngtonowi, usiłując wyciągnąć kasztany z ognia z tego wszystkiego, w związku z czym mamy wyjątkowo trudną sytuację. Ci dwaj panowie, no i się są niewiele różnią, przypominam, że zarówno pan Duda, jak i pan Komorowski byli członkami Unii Wolności, to jest ta sama sitwa. Tylko tam jeden otwarciem jest PO, drugi ukrywa to, że był w Unii Wolności. To są tacy sami ludzie, bardzo niewiele się od siebie różnią. Także idea jest taka, dlatego media forsują albo Duda, albo Komorowski, Duda, albo Komorowski, no bo chodzi o to, żeby nic się w Polsce specjalnie nie zmieniło. Na szczęście, proszę Państwa, przypominam, że jest miesiąc do wyborów jeszcze,
Partii Miejskiej przed wyborami miał 2% poparcia. Ja mam w tej chwili 6%. Więc nie mamy większości, ale to są mężczyźni, to są młodzi mężczyźni, energiczni i po prostu no, trzeba zrobić ten porządek. Proszę Państwa, główne problemy prezydenta, o których będę mówił poza tymi, to właśnie wojsko i polityka zagraniczna, bo prezydent jest najwyższym w sił zbrojnych. Chciałem zauważyć, że ta funkcja jest bardzo istotna w tej chwili, bo nie wiem, co wiecie, ja byłem 20 parę lat temu, byłem w Komisji Obrony Narodowej jako poseł w Polsce i odkryłem ze zdumieniem, że jak była dyskusja na temat ustawy o obronie narodowej, zadałem pytanie na sajcie, bo pełno generałów tam różnych szarż, jeżeli napadnie na Polskę Czeczenia, kto dowodzi armią? I okazało się, że obecni generałowie dali mi 4 różne odpowiedzi. Więc jest niesamowitą, że w wojsku jest hierarchia, ludzie nie wiedzą, kto dowodzi armią na wypadek wojny. I dalej nie wiedzą. To trzeba porządkować oczywiście, bo jak wojsko nie wie, kto mi dowodzi, to jest żadna armia. Po drugie, muszę zmienić jedną rzecz w wojsku. Będę na to bardzo silny nacisk kładł. To oczywiście tego nie dam rady zrobić sam, bo muszę mieć poparcie jednak sił politycznych, bo to wymaga finansów, a prezydent oczywiście jest naczelnym rzecznikiem sił zbrojnych, ale kasę trzyma minister obrony narodowej. więc będę musiał wymóc zmianę rekrutacji. W tej chwili w wojsku jest taka sytuacja, że według mnie 3/4 żołnierzy to ludzie, którzy poszli do wojska, bo byli pewni, że żadnej wojny nie będzie, a za to jest emerytura w wieku 35 lat. I to nie są ludzie, którzy będą się mówić. Wojsko chcę przypomnieć, że w wojsku duńskim szef Związku Zawodowych Żołnierzy Zawodowych Danii na konferencji prasowej powiedział, że na wypadek wojny pierwszym obowiązkiem żołnierza jest wywiesić białą flagę, co wynika z doktryny unijnej, że życie ludzkie jest najwyższą wartością, więc jeżeli tak jest, no to oczywiście trzeba wywiesić białą flagę. Nie jestem entuzjastą oczywiście Rosji. Jestem po prostu neutralny w tym wszystkim. No do Niemiec mam lekko niechęć. No to wszystko, ale to nie wyszkodzi mi zobaczyć się już z Niemcami, gdy była taka potrzeba. Od razu oświadczam. Prywatne moje uprzedzenia nie mają tutaj nic do rzeczy. Państwa nie mają przyjaźni, państwa mają tylko interesy i ta dewiza będzie mi przyświecała. No i teraz w interesie Polski leży, żeby istniała niepodległa Ukraina, trzeba powiedzieć jasno. Jedynie nieliczne odłamy narodowców chcą przyłączenia Lwowa, natomiast wszystkie inne partie polityczne, z nami włącznie, chcą utrzymania niepodległej Ukrainy. Z tą różnicą, że nam nie zależy, czy to będzie Ukraina z Krymem, czy z Donbasem. Mówiąc szczerze, wolałbym nawet słabszą Ukrainę, o czym za chwilę. Natomiast niepodległość Ukrainy dla nas bardzo ważna. Natomiast spór między Rosją a Ukrainą jest wewnętrznym sporem z obydwoma tymi państwami. Mieliśmy w historii rozmaite nieprzyjemne sytuacje. Niech się biją między sobą, a ja jestem osobiście wdzięczny. A ja jestem osobiście wdzięczny jego ekscelencji Władimirowi Putinowi, że w wyniku jego działalności Ukraińcy zaczęli nienawidzić Rosjan, bo do tej pory nienawidzili nas. A teraz nienawidzą Rosji, co z naszego punktu widzenia jest korzystne. Ja jestem zimny cynik, jak Państwo widzą. Teraz popatrzmy na sprawę z punktu widzenia Ukrainy, co się stało na Ukrainie. Wymawia się Państwo, że jakaś Rosja napadła, tam wysłała, nie wiem, 5 tysięcy ludzi na Krym, oderwała Krym od Ukrainy. Prawda jest zupełnie inna. Prawda jest taka, że pewnego pięknego dnia do władzy w Kijowie dorwali się nacjonaliści i ogłosili ustawę, że rosyjski przestaje być językiem urzędowym i trzeba wszystko robić w języku ukraińskim. Otóż na Krymie 80% mieszkańców mówi po rosyjsku, z czego 8% to Ukraińcy, którzy mówią, że są, mówią po rosyjsku, ale są Ukraińcami, a pozostałe 72% to po prostu Rosjanie. 12% to Tatarzy mówiący na ogół po rosyjsku, a nie po ukraińsku, przecież rosyjski ma wielką literaturę, a 8% to są Ukraińcy mówiący po rosyjsku. Więc w tej sytuacji trudno się dziwić, że parlament ukraiński, Krym był republiką autonomiczną. I parlament wybrany przez czasach ukraińskich jeszcze jednomyślnie uchwalił niepodległość Krymu. Potem było referendum, żeby przyłączyć ten Krym na wszelki wypadek do Rosji, żeby ta Ukraina nie przyszła. 80% było za. Teraz już się ten sympatie do Rosji zmniejszyły, nawiasem mówiąc, na Krymie.
No, wszędzie dobrych wiedzasz nie ma, nie jakby i na Ukrainie pojawił w Rosji, to myślę, że się na Ukrainy. No to nie da się, czemu nie się uniknie, jak się chce, cały raz jakiś się znajdzie, to w sprawie Korei Północnej albo Iranu, prawda, tam zawsze jakieś prezydenty się znajdą, ale nie będzie to już taki, ten jest taki ważny jak Ukraina, więc sprawy Europy są dla Amerykanów najważniejsze niż sprawy jakichś tam żółtków, prawda, więc Amerykanie bardziej reagują na sprawy, kiedy biją Europejczyków. Także choćby z tego powodu, ja proszę Państwa, ja od razu mówię, deklaruję, ja nie jestem pacyfistą. Ja nie mam nic przeciwko wojnie, jeżeli na niej byśmy coś wygrali. Ale kto mi powie, co mamy wygrać na wojnie światowej w Rosji? Tym bardziej, że może być wojna atomowa. Więc z tym nie mam najmniejszej woty na trzecią wojnę światową i dlatego będę dążył do położenia neutralności w sporze Ukrainy z Rosją. Jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Ukraina jest klientem niemieckim i dlatego nie chcę, żeby była zbyt silna. Bo lada rok rozpadnie się Unia Europejska i znajdziemy się między Niemcami a Ukrainą. Chciałem przypomnieć, że Ukraina jest tradycyjnym klientem niemieckim. Chciałem przypomnieć, że bandyci ukraińscy, nacjonaliści ukraińscy byli przechowywani jeszcze przed pierwszą wojną światową w Prusach. Chciałem przypomnieć, że jak była II Weimarska, byli przechowywani w Prusach, w Niemczech. Jak była nawet III Rzesza, która była w świetnych stosunkach z Piłsudskim. W świetnych stosunkach była z sanacją. Do 1938 roku oczywiście. Też jak był zamach na Pierackiego, też nie wydano zamachowców w Polsce. Uciekli do Niemiec, ich nie wydano. Po wojnie tak samo nacjonaliści ukraińscy siedzieli w Niemczech. Przypominam, że Bandera został zamordowany w Monachium. I to z Monachium przyjechał na Ukrainę pan Jaceniuk z 5 milionami euro w reklamówce. Znaleziono w jego biurku i oddano zresztą. Obecny premier Ukrainy. To do Niemiec na leczenie pojechała pani Julia Tymoszenko. To z Niemiec przyjechał pan Kłyczko, który napisał przecież Kliczko, bo on jest za ukraińskiego. Kłyczko, on był z rezydentem RSN-u, a jego brat jest obywatelem Republiki Federalnej Niemiec. Obaj bokserzy. No więc taka jest sytuacja. Ja nie chcę mieć klienta niemieckiego, bo Państwo może nie wiecie jednej rzeczy podstawowej, mianowicie, że Niemcy mają do tej pory niepodpisany z nami traktat pokojowy. Polska jest nadal, technicznie rzecz biorąc, w stanie wojny z Niemcami. Niemcy odmawiają kategorycznie podpisania traktatu pokojowego z tego samego powodu, dla którego cesarstwo Japonii nie chce podpisać takiego pokoju z Rosją, ponieważ nie uznaje zaboru bez króla, miejsce w więzieniu, a miejsca w więzieniu zajmują tak. Ludzie, którzy tam palili trawkę, prawda? A dealerów, którzy rozdają tam za darmo, czy sprzedają nawet dzieciom, to nie będę łaskawiał, ale jak dorosły człowiek pali sobie co chce, to ja wyznaję żelazną zasadę, chcącemu nie dzieje się krzywda i to jest jego sprawa i będę łaskawiał. Ogromną ilość miejsc w więzieniach zajmują ludzie, bo kazano policji łapać pijanych kierowców, no a policja ma statystyki. Więc żeby te statki potreporować, to po prostu jak im brakuje paru pijanych kierowców, to idą pod GS, czekają aż rolnik wypije, kiedy się wsiądzie na rower, prawda, i już mają pijanego kierowcę. Zajmuje miejsce w więzieniu. Mamy alimenciarzy, czyli ludzie, którzy powinni płacić alimenty, a zamiast tego siedzą wygodnie w więzieniu na koszt podatnika. Będę ułaskawiał, to jest poważniejsza sprawa, będę ułaskawiał ludzi skazanych za przekroczenie granic obrony koniecznej. Ja uważam, że jak ktoś w nocy wchodzi do mojego domu, bez mojej wiedzy, prawda, jak się szedł, to mam prawo wziąć coś ciężkiego pod ręką i palić w łeb, nie zastanawiając się, czy nie przekraczam granicy obrony koniecznej, bo za chwilę mogę sam, prawda, wylądować z głową rozwaloną, i ja sobie pamiętam zawsze, jak chyba półtora roku temu była taka historia w Mississippi, a nie Mississippi, jak wdowa, znaczy z pogrzebu wracała kobieta z dzieckiem, i byłem sama w domu i w tym momencie zaczął się włamywać, wiedząc o tym oczywiście, facet, że stała kobieta z dzieckiem. Ona się zamknęła w sypialni, zadzwoniła na policję. Pytała się, czy może go zastrzelić. Na co policja powiedziała, no my nie możemy pani powiedzieć, że może pani go zastrzelić, ale możemy pani powiedzieć, że może pani zrobić wszystko, co trzeba, żeby uratować siebie i dziecko. Ja byłam w sypialni,
zastrzeliła faceta. Nie było nawet śledztwa. Wzięto za nogi, wyciągnięto na cmentarz obutych, prawda? I koniec. No bo, o czym to mówić? No, człowiek ma prawo się w własnym domu bronić. I już. Także to tyle. I to tyle, jeśli chodzi o... No na pewno łaskawie, jeżeli tego nie zrobi wcześniej, bo jestem przecież Komorowski, powinien to zrobić, łaskawie żołnierzy z Nangarhel. No przecież nie może być do diabła sytuacji, w której żołnierz za wykonanie rozkazu idzie siedzieć, prawda? To, takie sytuacje są nie do pomyślenia dla mnie. To jest demonizacja wojska kompletna. Dam sobie jeszcze dwie prerogatywy prezydenta. To jest wetowanie ustaw. Bardzo silna prerogatywa. Na przykład, gdyby ja był prezydentem, to by nie przeszła podwyżka wieku emerytalnego, bo trzeba mieć 3/5 wtedy już. Siła głosu prezydenta to jest tyle samo, co 46 posłów. Nie? Także wtedy nie wystarczy mieć połowę, tylko trzeba mieć przewagę 46 głosów. No więc zawetował bardzo wiele ustaw, zawetuje oczywiście każdą próbę podwyżki podatków i tak dalej. Natomiast... Natomiast, proszę Państwa, jeszcze jedna prerogatywa prezydencka, to jest projektowanie ustaw. Szanse przejścia ustawy prezydenckiej są bardzo różne. Prezydent ma ogromną możliwość przekonywania posłów. Jak już mówiłem, ma dobre stosunki ze służbami specjalnymi. Może posłów gdzieś powysyłać, gdzieś na ważne delegacje zagraniczne, nie mówiąc, że za chwilę będzie zgłoszone projekty ustawy prezydenckiej i tak dalej. Także prezydent może robić różne rzeczy, ale poza tym posłowie się boją przeciwstawić prezydentowi wybranemu. Na przykład jeżeli ja zgłoszę, jako pierwszą zgłoszę projekt ustawy o przywróceniu kary śmierci, to wątpię, że ktoś się odważy zagłosować przeciwko, bo 70% Polaków jest za przywróceniem kary śmierci, więc zresztą jestem krajem chrześcijańskim. Bóg mówi wyraźnie, a gdyby ktoś bliźniego swego umyślnie zleciwszy się podstępem zabił i od ołtarza mego weźmiesz go i zabijesz. Nie można być chrześcijaninem, nie można być Żydem, nie można być muzułmaninem, przeciwnikiem kary śmierci, to jest herezja. I proszę Państwa, także to przejdzie. Czy zdołam zlikwidować podatki dochodowe? Myślę, że zdołam przekonać Sejm. Czy zdołam przekonać Sejm do likwidacji przymusu emerytalnego? Myślę, że nie zdołam. Od razu mówię, są zbyt przywiązani do tego socjalizmu, ale będę próbował, bo jak mówią Rosjanie, wszystkich dziewcząt nie zaliczyć, ale próbować warto. Tak, jeszcze jedna ustawa. Ja mówię, tak, mówię, dużo ustaw mam takich projektów, dużo, ale na zakończenie powiem tylko jedną ustawę, którą chcę zrobić, mianowicie chcę naprawić system sądownictwa. Proszę mi wierzyć, prokuratura i sądownictwo to jest najgorszy w tej chwili rak, który toczy Polskę. Bo sprawiedliwość jest ostoją mocy i dbałości Rzeczpospolitej. Nie jest prawdą, że wszyscy sędziowie to łapownicy, jest to nieprawda. Ale wystarczy, że jest 1/4 i dziennikarze co chwilę wciągają jakąś łapówkę, to opinia idzie o wszystkich sędziach i opinia jest taka, że nie ma co szukać w sądzie sprawiedliwości. A to niszczy całkowicie zaufanie do państwa, to niszczy zaufanie do systemu. Ludzie przestają wierzyć sobie państwowemu. Więc musimy to przywrócić, musimy poprawić, to wiem dokładnie jak działanie prokuratury, to jest łatwe. Natomiast poprawa działania sędziów to jest proces na lata. Liczę, że to zajmie jednak co najmniej 2-3 lata. Nie da się tego zrobić szybko. Przepraszam, ale nie można naruszyć zanadto niezawisłości sędziowskiej, prawda? Trzeba bardzo bardzo szybko przyjrzeć. A jest przykład historii. Mianowicie, kiedy sądownictwo carskie było skorumpowane i zdegenerowane, po 1863 roku car powołał komisję pod wodzą Hipolita Korwin-Mileskiego, prawdę mój krewny, to skutek herpesa. Komisja pracowała 2 lata i po 2 latach zrobiła zalecenia, które w ciągu roku były wykonywane. I sądownictwo stało się moim zdaniem bardzo liberalne wtedy, ale 1/3 sędziów musiała się pożegnać. Drodzy Państwo, jeszcze na koniec taki miły akcent. W Łowiczu, jak Państwo wiedzą, funkcjonuje Muzeum Guzików. Właścicielom samego muzeum bardzo zależało na guziku pana prezesa. Jak wiecie Państwo, w zbiorach muzeum znajdują się
guziki osób wybitnych, mniej wybitnych, albo tylko znanych i popularnych. Te zbiory są bardzo bogate. Brakowało tam na pewno jeszcze tego eksponatu pana prezesa Korwin-Mikkego. Poproszę panią tutaj reprezentującą muzeum. Bardzo proszę. Pana prezesa proszę o krótką historię może związaną z samym guzikiem. Kochałem taki guzik z mojego ukochanego płaszcza. Jak pamiętam, leciałem kiedyś samolotem dla ciężkiej komuny. Po raz pierwszy dostałem paszport na Kongres Liberałów do Pizy. Potem no, skomplikowane, bo musiałem latać przez wszystkie lotnicze, potem Brytanię, bo to było jeszcze za pieniądze, za złotówki. Ale musiałem latać na zasadzie Warszawa, Praga, Praga, Paryż, Paryż, Praga, Praga, Londyn. Plaga i tak dalej. I między innymi miałem tam mój ukochany płaszcz, takie Barbery. I w tym płaszczu miałem taki właśnie, to jest jedyne, co mi tego płaszcza zostało, ponieważ za każdym razem bezpieka jakby tak działała, że moje walizki ginęły. I ta walizka wróciła, potem druga walizka poleciała podobno do Tokio. Wróciła, płaszcz niestety nie wrócił, to jest wszystko, co z niego zostało. Jeżeli są eksperymenty, może nie ma żadnych pytań. Ja mam pytanie, ile powinien wnosić podatki? Czy ile to panu w tej chwili nie odbiłem dokładnie? Natomiast mogę panu powiedzieć, że trzeba zlikwidować podatki dochodowe w CityPIT i podatek spółka sprzedaży, bo one szkodzą w gospodarce. VAT-u nie możemy obniżyć poniżej 15%, bo nam Unia nie pozwoli. Akcyzy nie możemy zaraz obniżyć, bo nam nie pozwoli. Jest najbardziej szczerze, ten VAT nam się przyda w tej chwili. Bo będziemy narzekali, oczywiście tam nie pozwalają, nie? Ale tak naprawdę przecież długi trzeba spłacać, nie? Może to będą nie są potrzebne, ale są dla emerytów i tak dalej, więc VAT użyjemy na spłatę długu. Ja mam pytanie, jeśli chodzi o to, co pan prezes stwierdził, jeśli chodzi o Ukrainę i Rosję, o to, co się dzieje, czy ta agresja NATO w stosunku do Rosji to pan przedstawił pogląd wschodu, czyli Rosji, tak. A to chciałbym w takim razie pana pogląd poznać na to. To jest jedno pytanie. Znaczy w zasadzie to jest takie rozbudowane jedno pytanie. Drugie to co pan stwierdził, że na Ukrainie dorwali się do władzy ludzie, którzy no, tam trochę zamieszali. To chciałbym pana też zdanie poznać. Co pana zdaniem w tym czasie służby robiły, czy miały w tym jakiś udział, czy nie miały? Oczywiście tu chodzi o służby Rosji. To jest drugie. I jeśli chodzi o to, że może przyjdzie taka sytuacja, że będzie konieczność uciekać się o pomoc do Rosji, to chciałbym się spytać, czy to by miała wyglądać podobnie ta pomoc, jak nam kilka razy już niesiono w historii, ostatni raz w 1939 trochę dłużej potrwała. No nie. I dlaczego... Nie niesiono żadnej pomocy w 1939 roku, po prostu no, rozwój Polski. No. Przyszli z braterską pomocą. I nie, ta w 1939 roku był bardziej pakt Ribbentrop-Mołotow i nie przyszli ale z pomocą Niemcom, a nie nam. To znaczy, panie prezesie, ja oczywiście pana pogląd podzielam, natomiast nam co innego przedstawiano i dlatego też chcę się spytać, bo do tej pory nam się przedstawia w ciut innym świetle. Dlatego chcę właśnie wiedzieć, jaki jest pana pogląd. Jaką pomocą? Po prostu... Była wtedy doktryna, taka sama jaką głosił świętej pamięci Lech Kaczyński, doktryna dwóch wrogów, a ogólna teoria gier, ja jestem specjalistą od gier, praktycznym i praktykiem gier również, jeżeli się atakuje naraz dwóch wrogów, to co oni robią? Łączą się przeciwko nam, prawda? To zrobili Rosja i Niemcy wtedy. Teraz też Kaczyński się dziwił, że Rosja i Niemcy się łączą przeciwko sobie i prowadzą jakieś urociągi za plecami Polski. Jeżeli się atakowało naraz Niemcy i Rosję, no to oczywiście prowadzą urociąg poza terenem Polski. Dlaczego mają prowadzić przez Polskę, gdzie możemy w każdej chwili zakręcić kulek, prawda? No to chyba jest oczywiste zupełnie, prawda? Także to trzeba wyjaśnić. A Rosja przynajmniej do tej pory prowadziła politykę imperialną, a nie narodową. I nie ma żadnych powodów, żeby się obawiać Rosji w tym momencie. Może być sytuacja, w której teraz siły narodowe wezmą górę w Rosji. Albo Putin przejdzie na ich stronę, albo usuną Putina.
Ale w tym momencie zagrożony jest Kazachstan, zagrożona jest Estonia i Łotwa. Polska nie, u nas nie ma mniejszości rosyjskiej, więc to nam nic nie. A nie zagraża od nacjonalizmu rosyjskim. Ukraina tak, oczywiście. Ukraina tak, przecież to cała ta tak zwana Nowa Rosja, czyli kiedyś nazwało po polsku dzikie pola, prawda? No więc to też jest około 40-50% Rosjan także. To znaczy, mi chodzi, panie prezesie, znaczy, ja wiem. Nie zrezygnuję z pozostałych pytań, tylko właśnie to chciałbym, żeby pan wyjaśnił, bo jak mówię, no historia powinna nas czegoś uczyć. Jeśli nadal patrzymy na Rosję jako na cywilizowany naród i taki, gdzie można ulokować nasze nadzieje, jeśli chodzi w przypadku jakiegoś tam zagrożenia, to sądzę, że można głęboko się pomylić. Proszę wszystko. Rosja nie jest cywilizowanym narodem. W Rosji jest bardzo cienka, zawsze tak było. Była cienka warstwa arystokracji, z którą można było rozmawiać, a lud był jaki był lud, no, szowinistyczny i tak dalej. No. I teraz jest tak samo. Można rozmawiać z elitą rosyjską, która potrafi imperialną, a nie narodową, natomiast oni będą działali w interesie swoim, my w swoim interesie, oni mają w swoim interesie. Pan Putin działa w interesie Rosji, a nie naszym, żeby nie mieć żadnych złudzeń. Rosja nic nie zrobi dla nas po to, żeby nam zrobić przyjemność. Może tylko mieć w tym swój interes. No.